Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przychodzę sobie rano. Ta końcówka, nie wiem, dłuto się to nazywa, czy nie wiem jak to dokładnie. Tak było wygięte. Śruba się odkręciła albo zerwała. Bardziej chyba się zerwała. I tak to trzymało prawie na czubeczku. Gdzieś to w takiej pozycji to było. Już wam pokazuję. Coś takiego dokładnie. I powiem wam, że o dziwo nie wypadło całkiem. Bo widać, że tutaj chwilę na tym pracowałem. Nie zauważyłem tego. I całe szczęście, że całkiem nie wyleciało. Także co, teraz tylko trzeba poszukać śrubę, wkręcić i można pracować dalej. Także co, działamy. No i dobra, byłem w sklepie rolniczym, kupiłem sobie takie śruby. Ona jest troszeczkę dłuższa od tej oryginalnej, także już powinno być ok. Nie powinno tego wyrywać, bo zaraz wam pokażę, ale te oryginalne one nawet tak nie łapały na cały gwint i pewnie to było przyczyną tego, że to po prostu wyrwało. One są wszystkie luźne. Zobaczcie. Czyli ja już musiałem trochę pozrywać. Nie wiem, czy sobie nie wymienię wszystkich tych śrub, bo tak to pewnie sytuacja się powtórzy. No zobaczcie, to nawet oni tego nie dokręcili na... Źle dobrali śruby, bo po prostu dali za małe i nawet nie chwyta na całą nakrętkę, tylko na troszeczkę. A te co ja kupiłem, to nawet wystają. To nawet nie przeszkadza, bo tutaj i tak, no może jak się wytrze ten ząb, no to tu będzie później dotarło, ale zawsze można to uciąć później, bo i tak się ta śruba nie będzie nadawała. Dobra, spróbuję sobie to dokręcić. No zobaczcie, dalej luźne. Dobra, spróbuję wymienić tą śrubę. Zobaczymy co się to tutaj wydarzyło. Kurczę, gdybym wiedział, nie połączyłem sobie wcześniej. Gdybym wiedział, to bym sobie kupił wszystkie 11 nowych i to powymieniał. No zobaczcie, jak malagi zakręciły. Ona trzyma tylko na połowie długości śruby. Trzymało, no i jak to miało nie wyrwać? To są gamonie. No i dobra, czyli co, Rolex się za bardzo nie popisał z tymi śrubami, także panowie, od razu ładujcie śruby centymetr dłuższe i będzie sprawa w miarę załatwiona. Także jak kupujecie taką maszynkę,
od razu ich gonić, żeby to powymieniali, bo będziecie mieli z tym problem. No zobaczcie, maszyna przepracowała ile? Może z 20 hektarów? I to wszystko jest luźne, no. Całe szczęście, że teraz zauważyłem to, że mi się to jedno od, no, złamała. No tak to by reszta pewnie poszła dzisiaj. Zresztą i tak nie wróżę w przyszłości na tych śrub, ale może jeszcze dzisiaj wytrzymają. Już mi się nie chce jechać po jeszcze raz po te śruby, dlatego będę robił to po prostu tak jak teraz i może to wytrzyma. Dobra, i co? Tak na szybko jeszcze jeden pomysł racjonalizatorski. Zrobimy sobie tutaj taką skrzyneczkę na te różne pierdoły. Myślałem ją dać tutaj, nie będzie za bardzo tutaj szpeciła widoku i po prostu też będzie jak gdyby tutaj osłonięta tą ramą. Dlatego co, po najmniejszej linii oporu po prostu wiercimy sobie tutaj dziurki w tych napisach i trydytkami to po prostu związujemy i zobaczymy jak to się tam sprawdzi. Zobaczymy czy w ogóle nie będzie tutaj przysłaniało widoku na ten skrajny rząd. Zobaczymy, przyłatuję sobie na razie i będziemy widzieć co jest grane. Dobra, skrzyneczka gotowa. Taką tylko miałem, to jest chyba, nie wiem, ze szlifierki jak kupowałem, to mi taką dorzucili. No, tak to wygląda. Całkiem przyzwoicie. Nie powinno się urwać. Może jak już się gwarancja skończy, to gdzieś sobie wyspawamy po prostu taki uchwyt. Ale teraz to wiecie. Jak jest z tymi gwarancjami, coś się zadrapie i powiedzą, że ingerencja w ramę, także konstrukcję nośną, także lepiej tam mieć z tym spokój. Dobra, pakujemy jakieś tutaj najpotrzebniejsze rzeczy. Co, miałem tutaj te śruby sobie wrzucić, no ale już zużyłem, także... No i dobra, zestaw podstawowy jest. Podstawowe narzędzie, młotek i trytytki są, także można zamykać. Muszę sobie pokupić jeszcze jakieś tam kilka zestawów takich kluczy, żeby po prostu były do tych śrub, bo zobaczcie, tutaj żeby wyregulować głębokość pracy tej talerzówki, po prostu musimy to odkręcić i dopiero tą regulacją sobie to podkręcić albo opuścić. Także no tego się znowu często tak nie robi, także mogłoby to być, tylko wiecie, ja lubię takie sposoby mocowania, żeby po prostu były bez obsługi przez narzędzia, czyli tutaj można by było jakiś, powiedzmy, przyspawać kawałek rurki czy czegoś takiego, żeby było, można było chwycić, żeby to było, można było odkręcić siłą ręki. No i tak samo tutaj było porobione to do dupy, bo tutaj też były zrobione po prostu nakrętki, nie? W takim miejscu jak tutaj, że tutaj nie trzeba, żeby to było ściśnięte, tylko po prostu to ma być tylko zabezpieczenie, żeby ten wał się nie... regulacja głębokości wału. No i tutaj też zrobili na śrubę, dopiero to sobie przewierciłem. Dałem zawleczkę, no i tak jest o wiele tutaj wygodniej to regulować. No tak po najmniejszej linii oporu to wszystko robione. No ale dobra, nie czepiajmy się już. Dobra, tyle na teraz. Teraz zjem obiad i jadę w pole, bo co, trochę mi to zaszło. Jeszcze musiałem sobie piec naprawić. I tak kurczę zaszło do tej pory. Miałem już to rano zrobione, a jest godzina, są godziny już popołudniowe, a ja nawet tego jeszcze nie ruszyłem. Dobra,
nie gadamy. Wrzucam kamerę do ciągnika i zaraz jedziemy. Nagranie próbne. Odkryłem fajny uchwyt na kamerę. Jak wiecie, ja nagrywam z takiej przystawki magnetycznej. Widzicie? I po prostu mi jest tak wygodnie, bo jak tam coś rzeźbię w metalu, to po prostu gdzie tam położę, tam się trzyma ta kamera. A tutaj w ciągniku nie za bardzo było gdzie to przypiąć, jedynie tutaj, ale coś tam mówiliście, że za bardzo szumi, także zobaczymy sobie w tym miejscu, jak to będzie wyglądało. No i co? Jesteśmy na tym kawałku, co wczoraj tam nie skończyliśmy go. Jedziemy sobie dalej. No miało to być dzisiaj już zasiane, no tak wyszło. No ale co zrobić, jak nic nie zrobisz. Także co, ryjemy dalej. Tak jak mówiłem, jeszcze sobie zrobię ten kawałek, jeszcze dwa. Przejemy sobie to, żeby ta ziemia za bardzo nie wyschła. A mam jeszcze dwa kawałki. To je sobie po prostu. Pojedziemy jak to wsieje. Żeby po prostu tej ziemi do końca nie przesuszyć. Dlaczego, ale strasznie krzywo mi ten gruber chodzi. Zobaczcie, on tak cały czas pływa sobie, raz od jednej, raz od drugiej strony. Nie wiem, czy to jest po prostu pole jakoś tak sfalowane, czy no nie wiem, dlaczego to się dzieje. Powinniście widzieć chyba w kamerze. Teraz jeszcze sprawdzę sobie to nagranie, czy tam coś, czy to dobrze widać. Teraz jedziemy na B6, ale nie będę jeździł na tym B6, bo widzę obciążenie ma cały czas 100%, także zredukujemy sobie na to B5, jeszcze na 1750 obrotów. Tak to wygląda. Metra nie wziąłem. No nic, sprawdziłem przez sianie, ile wychodzi głębokość tej pracy. To jest jedna wada takiego nagrywania. No, musicie na moją facjatę trochę patrzeć. No ale trudno. Napiszcie, jak wam się podoba powiedzmy nagranie z tej perspektywy. Co wam jeszcze powiem? Mrozy to mnie wykończy niedługo. I psychicznie, i finansowo. No jak całą zimę nie było, kurczę, dni z mrozami można było policzyć na palcach jednej ręki. Tak teraz codziennie prawie przy mrozek. No, dzisiaj to było dosyć sporo u nas. Jakieś ja wiem. Tam niby mi pokazywało. -1 na termometrze,
raczej uważać, żebyśmy gościa nie sprzątnęli na rowerze. Ale to było ten termometr jest między szklarniami. I to tak wydaje mi się, że około 3 stopni, 2-3 to na pewno było. Truskawka nie włączamy tych nagrzewnic, ale mam tam fasolę jeszcze w jednym tunelu posadzono, no to musiałem tam włączyć te nagrzewnice. Na szczęście dostałem termostat od sąsiada do tej nowej nagrzewnicy i powiem wam, że nawet to się sprawdza, tylko że dostałem taki zwykły, czyli bimetaliczny chyba, czyli, że tam jest tylko po prostu styk normalny. Także tak bardziej jest takie ustawianie na oko. Wydaje mi się, że tam jest najmniejsza wartość około 5 stopni. Bo to jest taki zwykły, typowo pokojowy właśnie regulator. Niemniej jednak działa. Nawet tam wtyczek nie trzeba było przerabiać, bo tylko wystarczyło wsunąć kable do tej wtyki starej. Znaczy starej, no tej, co jest przy nagrzewnicy i to wszystko działało. Także spasiba sąsiad. Tutaj trzeba uważać, bo to jest rów melioracyjny. Także trzeba być czujnym, bo tak czasem sobie pomylę na przyciski. Rewersu z podnoszeniem i kurczę, tak można się czasem przejechać. Jeszcze na szczęście cały czas jest nawyk w jakiejś sytuacji wciskania sprzęgła. Niemniej jednak, no jakbym dłużej porobił przenikiem, to ten nawyk może z czasem zanikać. Jeszcze to jest takie przyzwyczajenie z tego małego Nikolanda, gdzie tam sprzęgło jednak jest używane na porządku dziennym. No jednak tutaj już tak troszeczkę mniej się tego używa. Także co, tak to idzie. Dobra, zobaczcie jak to wygląda na kamerze, to w ogóle nagranie moje, bo oglądam się pół godziny i w końcu nie będzie nic widać i trzeba będzie to nagranie usunąć. Także co, cięcie i widzimy się na następny dział. Nagrywa się? No tak. No słuchajcie, co pole, to kurczę coraz gorzej. Powiem wam, że... że jak tam robiłem uwrocia, to kurczę, nawet nie chciał się zagłębiać ten gruber. Także powiem wam, nie ciekawie. A co wam jeszcze pokażę, zobaczcie. Zobaczcie jakie bryły kurcze wyszły tutaj pod uwrocie. Masakra. No nie wiem, powiem wam, że jak tutaj nie wypada w tak niższym czasie. Kurta, jeszcze kurczę w nosie wodu w międzyczasie i będzie tak. Jak tutaj nie popada, to kurczę, powiem wam, ciemno widzę te wschody tej soi tutaj, bo jeszcze ta talerzówka tutaj powinna to doprawić, aczkolwiek no nie będzie takiej miałki tej ziemi, po prostu cała będzie taka w brudach. No nie, zobaczymy, no i tak wsiać muszę, także oby tylko nie na marnie. Jest tam norma, trochę więcej sobie kupiłem niż norma przewiduje, bo na 7 hektarów sobie mam tonę tej soi. Także tam wychodzi dosyć dużo ponad normę.
zobaczymy jak to tam, jak to wyjdzie. Bociany przyleciały. No i co, patrzyłem na to nagranie. Nawet całkiem przyzwoicie to wygląda. No niestety musicie na mnie patrzeć, ale... ale na to już nic nie poradzę. Chyba, że wam zamarzę takie te... kamuflaż zrobię. Tylko gorzej trochę z dźwiękiem, no nie wiem jak to wyjdzie na komputerze. Czy tutaj będzie coś w miarę dobrze słychać. No też nie chcę się bawić z tymi mikrofonami, bo... więcej zabawy jest niż to wszystko jest, wiecie, warte. Może coś tam usłyszycie. Napiszcie zresztą jak tam, jak widzicie takie nagrania z moją facjatą w roli głównej. Jak wam się to podoba. No tyle, robimy dalej. Co wam jeszcze będę mówił? A, no i co? Jeszcze, kurczę, taki jestem dzisiaj przytrzymany, ale, kurde, no tak jak mówiłem, te mrozy mi dają popalić. Jeszcze dzisiaj miałem dwie awarie pieca, tego głównego do ogrzewania. Raz pękł pasek, no to się tam w miarę szybko ogarnęło. Pasek od napędu wentylatora wyciągowego. A za drugim razem ciągnęło mi taką blachę, która reguluje tam strumień. W sumie nie reguluje, tylko tak ukierunkowuje strumień paliwa, żeby on tam wpadał tam gdzie ma wpadać. I po prostu urwała się ta blacha i zablokowała całkowicie. Miał nie szedł do pieca. No i tam trzeba było oczywiście trochę tam porzeźbić. No ale dzisiaj rano to wyspawałem od nowa. Także powinno być ok. Tak to wygląda z tymi mrozami pieprzonymi. Jeden pozytyw tych mrozów jest taki, że jest przynajmniej słońce w dzień. Także przynajmniej te rośliny rosną, tak jak mają rosnąć. Bo wiecie, jak jest pochmurno, to zazwyczaj też tam nie jest jakoś tam za ciepło, tak trzeba palić, a rośliny mają przyrosty dużo gorsze. Tutaj trzeba patrzeć uważnie, bo tu wyjeżdżam na drogę z tym agregatem i tam właśnie auto jedzie i trzeba na to cały czas zwracać uwagę. Skrzyneczka się jeszcze się trzyma. Nawet w całkiem fajnym miejscu jest tam. Nie wiem, może wam pokażę. Nawet nic tam w miarę nie zasłania za bardzo widoku. Także mogłaby zostać. Powiercimy sobie tam więcej tych dziur. Przyłatamy ją tam trochę bardziej, żeby się tam nie urwała. I mogłaby już tam być. Także jak na takie narzędzia podstawowej potrzeby do obsługi gąbosza, tego grubera, no to idealnie by tam się sprawdzała ta skrzyneczka. No i co, muszę sobie jakieś narzędzia kupić, jeszcze zestaw kluczy do tego ciągnika. Bo wiecie, no prosta awaria jakaś, czy coś tam się odkręci. Co, jak nie mamy kluczy, to co to jest? To jest
nie da. Jakiś worek tutaj z biorek, a mówmy z Biedronki. Zwijało mi na pole. Później się podniesie. I co, mamy 15 za 15. Czwartą. Tutaj mi jeszcze zajdzie z 15 minut. Tam z pół godziny. Powiem wam, że nie wiem, czy już nie pojadę od razu na tamte kawałki. Sobie tego już nie zrobię w całości. No nie wiem, kurczę, sam, jak to by było najlepiej. Zobaczę, jak mi to będzie szło. Bo i tak bym się tego nie zdążył zasiać, tak? Nie wiem, zobaczymy. Brakuje do tej maszyny. Chyba myślę nad tym obciążnikiem cały czas. Jakby to strategicznie rozegrać. I co? Tak dochodzę do wniosku trochę, że najlepszą opcją dla mnie byłby jakiś wał. Tak właśnie sobie kiedyś oglądałem film Pawła, dobrze mówię, Pawła z kanału Szlakiem Rolinka, i on tam testował ten wał Butlera. Oczywiście nie będę kupował tego Butlera, ale chodzi mi o zasadę, żeby po prostu przed ciągnikiem wrzucić sobie jakiś wał i żeby to spełniało funkcję obciążenia, jak i żeby to pracowało po prostu w trakcie roboty. Mam chyba 3 albo 4 takie wały konne Campbella. I co? Myślałem sobie je połączyć w jeden, jakoś to wyrzeźbić. Myślę, że to by się dało zrobić. I po prostu taki wał sobie jeden zmajstrować Campbella. Powiedzmy tak, żeby coś takiego wierzyć z tym wałem. A drugi. Myślałem sobie zrobić coś takiego, nie wiem jak to się nazywa, po prostu rura z płaskownikami w kształcie, powiedzmy, choinki. Czyli to ma tylko za zadanie ciąć materiał. Bo ja dużo sieję właśnie takich poplonów i to by było fajne po prostu przed kalyżówką, żeby mi to ściernisko czy jak gdyby pole po poplonie, żeby to wstępnie pocięło i już jak gdyby ta lurówka by miała dużo lepiej to przerobić. To jest dosyć proste do zrobienia. Wszystko by się dało zrobić, tylko co? Nie mam rury takiej dużej, bo to pasuje rura o średnicy, tak przynajmniej ja wiem, około 100 cm. No. Najlepsza by była taka. Jak damy małą rurę, to żadnego nie będzie takiego efektu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak w teorii sobie to analizuję. Także napiszcie, co tam sądzicie o tych moich pomysłach. No i co, powiem wam, że Holland sobie fajnie daje radę z tym gruberem. Tak myślałem,
żeby go później gdzieś stuligować po gwarancji, podciągnąć go trochę, ale na razie widzę, że nie ma to, nie miałoby to sensu. On dosyć sobie dobrze radzi. Po prostu w porównaniu do tego, co miałem na testach, bo tam miałem tą szóstkę chyba, te 6180, jedynie co, jaka jest różnica, to po prostu muszę wolniej jeździć i tyle. Ale na uciąg sobie spokojnie z tym daję radę. Ale powiem wam, na tym suchu teraz mam praktycznie zerowy poślizg. Na uwrociach czasem, jak jest twardo, no to tam wychodzi mu trochę poślizgu. Ale tak jak na przykład teraz jadę, no to ma 1%. Także z tym już nie będę kombinował. No i co, tam ostatnio właśnie wam mówiłem, jak pod te ziemniaki robiłem, że miałem dosyć duży poślizg. Ale tam mi uspokoiliście, że to jest w zasadzie normalne, no. Także chyba nie będę z tym już nic kombinował. Tam jest o. Jeżdżę na B5, urocia sobie robię na B4. Spróbujemy B6. No, też idzie w miarę. Daję radę. Dobra, zostaje B6. Nawet widzę, że nie ma obciążenia jakiegoś strasznego, także jest lepszy, na jak się szybciej jedzie. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale pole jest dużo równiejsze. Bo jak jeździłem na tym B5, to zostawały po prostu takie, widać było, gdzie się ostatni ząb. No, czyli teraz mamy prawie 9 na godzinę. Czyli tak optymalnie. Trzeba też zauważyć, że to jest w zasadzie pierwszy raz taka głęboka uprawa tutaj na tym polu. Zazwyczaj była tutaj talerzówka tylko i tam raz na kilka lat głębo szedł. Ja też robiłem, ale to tam płytko. Trochę płycej, bo miałem te skrzydełka przekręcone. Kontrola łapek. Są wszystkie? Wszystkie, dobra. A może wytrzymają te łapki, jak już do tej pory wytrzymały, to myślałem, że gruberem to dużo wolniej niż talerzówką idzie, ale talerzówką też się nie naspieszy. Tak.
tak za bardzo. A tym jednak jest pole fajnie uprawione, no i głęboko przede wszystkim. Także powiem wam, z zakupu maszyny jestem zadowolony. Teraz kupować też bym się na to zdecydował. Musiałem dopłacić sporo do tego, bo we wniosku miałem zwykłego grubera i tam prawie kurczę było dosyć sporo dopłaty, ale nie żałuję, bo robi robotę. A gruberem no to tak nie byłoby chyba takiego efektu, bo po prostu ma mniej łapek. No i co? Jest jeszcze ta zaleta, że mamy tą talerzówkę za tymi całymi łapami. No i ona też robi robotę, bo jednak rozbija nam te bryły. Wał u mnie się sprawdza rurowy, także ja tam jestem zadowolony. Jedynie na wiosnę lubi się czasami zatykać. Po prostu wchodzi ziemia między te szczebelki i zatyka. Jest tym problem. Niemniej jednak, no nie wiem, nie się sprawdza no, ten rurowy. Tak narzekają na niego niektórzy, ale u mnie jest w miarę okej. Co prawda innego nie testowałem, ale no nie wiem, może inny by był lepszy. Rurowy jest dobry, bo nie tańszy. O, tu już jest całkiem inna ziemia. Widać, ma taką strukturę lepszą. Także może nie będzie tak źle. Na prognozę tam niby 1 cm ma być opadów w sobotę, także zobaczymy. Centymetr 10, 1 litr na metr kwadratowy chyba. Wiele, no ale coś tam zawsze. No właśnie. I była pomyłka. Zamiast rewersu sobie wcisnąłem opuszczanie. Tak to wygląda właśnie. Skaczę, bo zobaczcie, bryły się powyciągały na nowy przejazd. Może tak na bok wam dam, żebyście coś tam bardziej widzieli. O. Zima brudna. Zaraz wytrzemy. Przejedziemy sobie od między teraz. A widzicie u nas kawałeczki nie po 100 hektarów. U nas 2 hektary to już jest ogromne pole, także
Ja na szczęście mam jeszcze tą strukturę taką w miarę przyzwoitą. Powiedzmy takie półhektarowe kawałki, no to... To są rzadkością. Trafiają, no. Małopolska, no co zrobić? Może ja wiem, średnia moich kawałków, gdyby was ciekawiło, no muszę sobie to kiedyś przeliczyć, ale tak na oko strzelając, że średnio wychodziło tak pewnie z 2 hektary, pod 2 hektary na kawałek, taka średnia. Także w górze to nic nie widać, także nie jest źle. Zaoramy miedzę sąsiadowi i będzie awantura. Nie, akurat z tym sąsiadem to... Dama. Jakby to zrobić? Dobra. Jakieś ekrany porobić do tego, żeby tej ziemi tak nie wyciągało. Jak go tu przytrzyma.
sobie tego klinika. Jedź do rogu. Tak nie jest najgorzej, tam było gorzej.
Maćka. Zaraz bateria padnie, także nie zdziwcie się. Nagrywa, jeszcze nagrywa. Słuchajcie, robię na tym kawałku, który kupiłem chyba 3 albo 2 lata temu. Tutaj rosły te drzewa w tamtym roku jeszcze. Tak, na wiosnę tamtego roku je wyrywałem tą koparką moją. No i dobra, koniec gruberowania. Powiem wam, że padła mi wczoraj bateria, a szkoda, bo wjechałem sobie w taką działkę, tam był jakiś urywek tego filmu, wjechałem sobie w działkę po tam, gdzie był ten lasek, gdzie czyściłem, wyrywałem to korzenie w tamtym roku i powiem wam, że tam miał taką próbę ekstremalną ten gruber i przetrwał, także powiem wam, że jak już tam to przetrwał, to myślę, że już to będzie chodził, bo tam trochę korzeni było, trochę jeszcze pniaków się trafiło, takich starych, co jeszcze zapomniałem, ominąłem je, także powydzierał wszystko ładnie, w miarę wszystko fajnie wymieszał. Było dosyć sporo jeżdżenia, bo jednak musiałem to prawie że 2 razy jeździć, miejscami nawet 3 razy, ale powiem wam, że zrobiło się cacuszko. Będę siał, to wam tam pokażę, jak to tam się wszystko przerobiło fajnie, bo tam co było sporo perzu, bo tego nie pryskałem i to tak kurczę w tym roku zarosło. Nie wiem, czy nie będę musiał tego po zbiorach, po zbiorze przepryskać jednak tym glifosatem. I tak sprawa wygląda. Ciągnik się sprawdził, nawet że dał radę. No i tyle, co wam tam jeszcze będę tuk do głowy. Teraz co? Skrzyneczka też wytrzymała. Zobaczymy, ile się tam kurzu nasypało do środka. A, jeszcze przyzwoicie. Także może tutaj zostać. Nie przeszkadza za bardzo. Także jest ok. Teraz co? Odpinam grubera. Zapinam ten siewnik. I siejemy to. Bo co, kurczę, ja to zawsze sobie zakładam, że to w 2 dni ogarnę, a tu jednak pewnie 4 dni będzie mało na taką moją robotę. Bo to wiecie, ja dopiero zaczynam robotę, która jest godzina? 12. A ja dopiero sobie ogarnąłem te moje ogrodnicze sprawy i się zabieram za rolnictwo. No ale cóż, tak to już jest. Nie będę go nawet mył, bo on nie jest brudny, tylko po prostu okurzony, także ten kurz z pierwszym deszczem się zmyje, także szkoda się tutaj bawić w mycie jakieś szczegółowe. Przesmaruję go tylko później, jak już go odczepię i niech czeka do pożniwach. Także co, tyle na ten odcinek. Na razie, do następnego, cześć.